Od stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana przepisów dotyczących emisji pyłów do atmosfery. Normy zmniejszyły się z 400 mg w metrze sześciennym do 100 mg. Do nowych przepisów przystosowało się przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Brodnicy, modernizując w ostatnich latach swoją kotłownię poprzez instalację m.in. filtrów przeciwpyłowych. My żeśmy zastosowali system mechaniczny z racji tego, że on nam gwarantował, że do 100 mg taką wartość otrzymamy przez to. I to jest po prostu system cyklonów, które w czasie tego procesu wyłapują pyły. I oczywiście po wykonaniu tej całej instalacji robiliśmy badania i przed tą nową instalacją odpylania emitowaliśmy do atmosfery tak od 250 do 370 mg, a więc mieściliśmy się również w tej normie, ale to oczywiście było za dużo w stosunku do tej nowej. Teraz po badaniach, po wykonaniu tej inwestycji, po badaniach wychodzi od 52 mg do 75-8 mg w metrze sześciennym, a więc normę spełniamy. By uzyskać takie parametry, zmodernizowano także kotły i proces spalania węgla. Znajdujemy się w tej chwili przed sterownią. Wszystkie kotły mają swoje jakby szafy i przez tą właśnie wizualizację tutaj dokładnie może palacz obserwować cały proces spalania w poszczególnym kotle i od razu też regulować w automacie, a więc sterowane przez komputer. Cały proces spalania powinien być kontrolowany, żeby właśnie następowało dokładne dopalenie tego węgla i odpowiednie parametry, żeby też były w spalinach. A więc to, jeżeli kocioł jest dobrze ustawiony, dobrze pracuje, wtedy dopiero otrzymamy odpowiednią tam jakość tych gazów odlotowych. W inny sposób byłoby to bardzo dużo zależy od szczelności kotła i od prowadzenia tego kotła, tak w cudzysłowie powiem. Instalacja niezbędnych filtrów przeciwpyłowych kosztowała brodnicki PEC ponad 1 400 000 zł. Koszt modernizacji kotła to 800 000 zł.